Mam lepszego kandydata na męża dla Izaury. Kto to taki? Belchior. Tego się nie spodziewałem. Żartujesz. Powiedz poważnie. Za kogo chcesz ją wydać? To Belchior. Wcale nie żartuję. Myślisz, że Izaura zgodzi się wyjść za mąż za tego potwora? Jeśli nie zechce, tym gorzej dla niej. Nie odzyska wolności i resztę życia spędzi w niewoli i w kajdanach. Tak tęskniłam. Jak dobrze, że pana znowu widzę. Ukochana, nie mogę patrzeć na te kajdany na twojej pięknej i delikatnej szyi. Co za potwór każe ci je nosić? Noszę te obroże, odkąd mnie złapał. Muszę w niej nawet spać. Chciałbym cię od niego uwolnić, kochanie. Każda chwila rozstania z tobą sprawia, że... szaleję. Szaleję z tęsknoty. Bez przerwy o panu myślę. Ale tutaj ktoś nas może zobaczyć. Jest pan w niebezpieczeństwie. Nie trzeba było tak ryzykować dla mnie. Mów do mnie po imieniu. Zrób mi tę przyjemność. Dobrze, Alvaro. Chciałbym spędzić z tobą tyle czasu, żebyś powtórzyła moje imię 1000 razy. Twój głos tak słodko brzmi w moich ustach. Proszę posłuchać. Chciałabym spędzić z tobą wieczność, ale... umieram ze strachu o twoje bezpieczeństwo. Cieszę się, że przyjechałeś, ale proszę, odejdź już. Błagam, to zbyt niebezpieczne. Powiedz tylko, jak się czujesz. Słyszałem, że ten drań cię maltretuje. Nic mi nie jest. Naprawdę, mam dużo pracy. Na szczęście pani Malwina bardzo mi pomaga i nie pozwala wyrządzić mi żadnej krzywdy. Cały czas martwię się o ciebie. To się musi wreszcie skończyć. Nie wiem, co ze mną będzie. Zrezygnowali z aukcji, żebym tylko nie trafiła w twoje ręce. To znaczy ani w twoje, ani w pana Enrika ręce. Nie ma wyboru. Musimy znowu uciekać. Po co Izaurze wolność, jeśli sama nie może sobie wybrać męża? Zwróć jej wolność i pozwól ułożyć życie z kim zechce. Ona za nikogo nie wyjdzie. Pojedzie prosto do São Paulo w ramiona tego drania, tego uwodziciela cudzych niewolnic. Będą razem śmiali się ze mnie. Nie dopuszczę do tego. Co cię to obchodzi? Jak to co? Nie rozumiesz? Nie pozwolę się poniżać ani drwić z siebie. Izaura nigdy nie wyjdzie z Alvara. Zgadzam się z moim zięciem. Ma rację, ten Alvaro go zaatakował. Z miłości do Izaury. Nie może mu tego wybaczyć? Oboje cierpią i kochają się. Nie wybaczę mu nigdy. Gdyby nie ty i moja zmarła matka, nigdy nie zwróciłbym wolności Izaurze. Mam wrażenie, że Izaura będzie wolała spłonąć żywcem, niż wyjść za pana Belchiora. Możemy już jechać? Czekam jeszcze na pana Alvara. Dokąd poszedł? Na spacer, niedaleko, zaraz wróci. Chyba może pan jeszcze trochę poczekać. Nie zostawię tu pana Alvara samego. Nie chciałabym też zostać tu sama. Z przyjemnością dotrzymam pani towarzystwa. Bardzo dziękuję. Nie jestem wolna. Według prawa należę do pana Leoncia, ale moje serce jest tylko twoje. A moje należy do ciebie. Tak samo jak moje życie. Nie wiem już, czy powinnam tak się przed tobą otwierać. Ale czy będziemy mieli jeszcze szansę spotkać się? Powiedz mi o wszystkim, o czym myślisz, ukochana. Najbardziej na świecie chciałabym stąd uciec i być tylko z tobą. Zabiorę cię stąd, przysięgam.
Zabierz mnie jak najdalej od tego miejsca. Żyję tu w ciągłym strachu. Posłuchaj, tam czeka policja. Przyjechaliśmy tu dzisiaj powozem hrabiny w eskorcie sierżanta i jego ludzi. Chcieliśmy cię kupić na licytacji, niestety w tej chwili nie możemy uciec. Rozumiem, oczywiście. Wszystko trzeba zaplanować, żeby znowu nas nie złapali. Inaczej trafię do więzienia. W ten sposób stracilibyśmy naszą ostatnią szansę. Pan Leoncio szaleje coraz bardziej. Wystrzelił w kuchni z broni. Wiem, że chciał się zabić. Niech Bóg mi wybaczy, ale to by było najlepsze rozwiązanie dla wszystkich naszych problemów. Dziękuję, że przyjechałeś tu dla mnie. Dziękuję za wszystko, co dla mnie robisz. Przekaż wieści ode mnie ojcu. Biedak jest w więzieniu. Bardzo proszę. Odwiedzę go i przekażę pozdrowienia od ciebie. Powiedz, że nic mi nie jest. Uspokój go. Musi wiedzieć, że pan Leoncio nic mi nie zrobił. Nie chcę, żeby ojciec cierpiał z mojego powodu. Kiedy wszystko będzie gotowe do ucieczki, zawiadomię cię. Pan Belchior na pewno nam pomoże za sowitą opłatę. Mów do mnie, Alvaro, proszę, Alvaro. Tak, dobrze. Nareszcie mogę cię trzymać w ramionach i powtarzać, jak bardzo cię kocham. Kocham cię. Moja miłość należy do ciebie. Isaura! Dobrze pan traktuje pana Miguela? Jak najlepszego przyjaciela. Niestety musiałem go umieścić w celi obok bestii z Makabu. Ten człowiek nie wydaje się niebezpieczny. A może się mylę? Nie, na pewno nie stanowi zagrożenia dla pana Miguela. Biedak cały czas płacze i lamentuje. Twierdzi, że jest niewinny. Jutro go powieszą. Biedak nie zasłużył na to. Jakby ktoś wbił mi nóż w serce. Mnie nigdy nie pocałowałaś. Gdybyś mi strzeliła w głowę, efekt byłby mniejszy niż ten, kiedy ujrzałem cię w ramionach innego. Zawsze marzyłem o tej chwili. Żegnaj, Isauro. Pamiętaj, że to ty mnie zabiłaś. Przestań, to nie koniec świata. Spokojnie. Proszę nie robić żadnego głupstwa, na miłość boską. Widzę, że przeżył wielki zawód miłosny. To nie moja wina. Nigdy, nigdy nie dałam mu nadziei. Słyszałem, że złamane serce bardzo boli, ale od tego się nie umiera. Występują. Niewolnica Isaura, odcinek 99. Córeczko, chcę ci podziękować za to, że nie dopuściłaś, żeby twój brat zniszczył sobie życie. Gdyby Isaura kochała Enrique, nie odwołałabym tej licytacji. Zrobiłam to, bo wiem, że Isaura go nie kocha. Życzę mojemu bratu jak najlepiej. A on teraz będzie mnie nienawidził do końca życia.
Muszę już jechać. Z Bogiem. I dziękuję za propozycję spłaty naszych długów. Pod warunkiem, że nigdy więcej nie usłyszę od mojej córki złego słowa na ciebie. Nie ma żadnych wieści o Elenie? Nie. Niektórzy uważają, że ona wcale nie jest doktorem Diego. Podobno on wpadł w czyjąś zasadkę. W takim razie doktor Diego pewnie już nie żyje. Mam nadzieję, że Elena jest bezpieczna. Dobra zupa da dużo siły. Dziękuję. Przyjacielu, doskonale gotujesz. Ta zupa jest pyszna. Jesteś dla mnie naprawdę dobry. Będę ci dozgonnie wdzięczny. Powodzenia. Mój list jest już w drodze. Jeśli Bóg zechce, jeszcze dzisiaj moja rodzina, a może i ukochana Elena, dowiedzą się, że żyje. Campos jest niedaleko. Wszystko się udało dzięki tobie. Dziękuję bardzo. Chcesz zabrać to wszystko do obozu? Tak, nie zostawię tu moich sukien. Mowy nie ma. Zabiorę ze sobą suknie, buty, krynoliny, parasolki i wszystko. Ale w obozie nikt się tak nie ubiera. Bo nikt nie ma takich ubrań. Myślisz, że pójdę do obozu jak jakaś zwykła niewolnica? Jestem panną z dobrego domu. Pokażę wszystkim w obozie, że nie jestem byle kim. Chodźmy już. Licytacja już się pewnie skończyła i pan pułkownik zaraz wróci. Chodźmy. Powiedz, jak się skończyła licytacja Izaury? Powiem ci, ale po drodze. Nie traćmy więcej czasu. Jasne. Dobrze, że pani hrabina pożyczyła nam powóz. Co? Na koniu nie dojechalibyśmy daleko z takim bagażem. Zamierzam pojawić się w obozie jak prawdziwa dama. Urodziłam się na wielką damę. Nawet w obozie nią będę. Mów. Pan Leoncio wszystko zepsuł. W ostatniej chwili, kiedy licytacja prawie się skończyła, wycofał z niej Izaurę. Przeprosił i powiedział, że nie może jej sprzedać. Wiedziałam, że on jej nie sprzeda. Mówię ci, prędzej słońce przestanie wschodzić. Ale ja tu wrócę. Zawiozę cię do obozu, a potem pomogę Izaurze uciec. Nie mów o niej przy mnie. Jeśli przywieziesz Izaurę do obozu, wybiję jej wszystkie zęby. Na pewno nie. Jeśli będziesz robić problemy, wyrzucę cię. Zabieram cię do obozu, bo mnie o to prosiłaś. Powiedziałaś, że nie jesteś szczęśliwa w domu pana pułkownika, ale w obozie nie będziesz żadną panią. Jedziemy. I przestań marzyć o tym, że jesteś wielką panią. Co za bzdury. Weź tę walizkę, bo ja mam tylko dwie ręce. Ruszamy. Pojawię się w obozie jak prawdziwa pani, a ty jako mój niewolnik. Akurat, chodź wreszcie. Czy to nie tak wygląda? Ja jako wielka pani, a ty mój niewolnik. Tak.
Jest pan w kuchni. Dlaczego nie siedzi pan w ogrodzie przy kwiatach? Okropnie mi się pić zachciało. Poza tym dzisiaj już nie będę pracował, bo zrobiło się późno. Zaczyna się ściemniać. Zaraz będą latać nietoperze. Nie lubię tych stworzeń. Wyglądają jak szczury ze skrzydłami. Są paskudne. Nie tylko nietoperze są paskudne. Pan jest jeszcze brzydszy. A pan wciąż ze mnie drwi. Pewnie. Bo pan urodził się przystojny, z pięknymi oczami i zębami. Miał pan wiele kobiet. Nie ma pan pojęcia, jak to jest być brzydkim. Brzydkim, jak nietoperz. Za to dostanie pan śliczną narzeczoną. Tak, to wspaniale. Czy pan znowu się ze mnie naśmiewa? Nie. To nie żarty. Dostanie pan taką żonę, jakiej nawet nie śnił. Jasne. Nie wierzę w to. Kto to będzie? Która to ślicznotka zechce za mnie wyjść za mąż? Jestem garbaty, brzydki, mam popsute zęby. Chciałbym już panu złożyć gratulacje. Z jakiego powodu? Nie mam jeszcze urodzin. Zaraz panu wyjaśnię. Izaura będzie wolna. Niech pan zgadnie, co dalej. Nie wiem, pewnie stąd odejdzie. To będzie bardzo przykre. Nie umie pan zgadywać. Izaura wyjdzie za pana. Co pan mówi? Proszę nie drwić ze mnie, bo serce wyskoczy mi przez gardło ze szczęścia. Mówię prawdę. Izaura będzie pańską żoną. Nie wierzę. Pan wybaczy, ale nie mogę w to uwierzyć. Pan znowu ze mnie żartuje. To niemożliwe. Mówię poważnie. Załatwiłem to z moją żoną. Ożeni się pan z Izaurą. Pani Malwina się zgodziła. Pani Malwina się zgodziła, ale dlaczego chce pan wydać Izaurę za mnie? Malwina prosiła, żebym nie mówił, ale powiem. No i co? Jest pan tutaj od dawna, jeszcze zanim ja się urodziłem. Zasłużył pana nagrodę. Naprawdę? Proszę pozwolić ucałować swoje stopy. Przestań się wygłupiać. Panie Leoncio, ale Izaura jeszcze nie wie, że za mnie wyjdzie. Nie wie. Nie wie, ale wkrótce się dowie. Najpierw wolałem porozmawiać o tym z panem. A jeśli się nie zgodzi? Zgodzi się i przyjmie pańskie oświadczenie. Mam pewien plan, który to ułatwi. Wkrótce się pobierzecie. Ona mnie nie kocha. Woli tego młodzieńca. Tego młodzieńca, z którym właśnie rozmawia w ogrodzie. Chce pan powiedzieć, że Izaura teraz rozmawia z Alvaro? Tak, ona go kocha. A mnie ani trochę. Przygotuję moje najlepsze konie, żebyśmy mogli uciec. Zrobimy to w nocy. I to takiej nocy, kiedy księżyc będzie w pełni. A ja będę czekała. A ja na pewno przyjadę. Idź już, kochany. Proszę cię, odejdź. Odejdź. Pocałuj mnie jeszcze. Przeklęta. Całuję się z tym draniem w moim ogrodzie.
com aquele homem no jardim da minha casa. Coloque no tronco. Niech pani okaże wychłostać. Powinna poczuć bat na swoich plecach, żeby wreszcie przestała się buntować. Até que ela fique com as costas cheias de cicatrizes. Nie bądź okrutna. Postaw się na jej miejscu. Na pewno bardzo cierpi. Leoncio, nie. Nie pozwalam bić Izaury. Zgodziłam się przerwać licytację, bo mąż obiecał mi, że zwróci Izaurze wolność i wyda ją za mąż. Masz teraz spełnić obietnicę i to jak najszybciej. Sama widzisz, że nie powinienem jej nagradzać za takie zachowanie. Całuję się z kochankiem w naszym ogrodzie. Nigdy nie była wzorem cnót, ale takie zachowanie jest niedopuszczalne. Proszę mnie ukarać, ale niech mnie pan nie obraża. Jestem tak czysta jak zawsze. Kusicielka. Najpierw uwodziła mnie, a teraz kusiła tego człowieka. Nie wyjdzie za niego. Nie za niego. Już ja ci znalazłem odpowiedniego narzeczonego. Nie rozumiem, o kim pan mówi. Spełnię ostatnią wolę mojej zmarłej matki. Malwina się zgodziła, dlatego odwołaliśmy licytację. Zwrócimy ci wolność. To cudownie. Będę państwu dozgonnie wdzięczna. Nie przeczę, że przez całe życie marzyłam o tej chwili. Chcę być wolna. Tak się stanie. Dostaniesz list wyzwoleńczy. Ale razem z nim męża. Jak to? O kim pan mówi? O twoim narzeczonym. Panu Belchiorze. Byliśmy naiwni, wierząc, że Leoncio sprzeda Izaurę. Oszukała nas nasza wiara i naiwność. Przynajmniej udało mi się zobaczyć Izaurę w ogrodzie, choć na krótką chwilę. Przykro mi, że nie zdołaliście kupić Izaury. Pan chyba nie mówi poważnie. To niemożliwe. Dlaczego? Wychowano cię na pannę z dobrego domu i uważasz, że nie pasujesz do tego garbusa? Doskonały pomysł, panie Leoncio. Pan Belchior to ten garbus z popsutymi zębami. Nie do wiary. Zgadła pani. To idealny narzeczony dla Izaury. Pan żartuje. Nie wierzę, że to prawda. Chce pan wydać Izaurę za tego garbusa? Oczywiście. Postanowiłem już. Jeśli Izaura się nie zgodzi, nadal będzie niewolnicą. Powiedziałam mężowi, że się nie zgodzisz. Moje serce należy już do pana Alvara Mendozy. Bezczelna. Zostaniesz ukarana. Posiedzisz w celi, żebyś miała czas zastanowić się nad swoim postępowaniem. Zobaczymy, czy w końcu nie zgodzisz się na ten ślub. Francisco! Raimundo! Pomóżcie. Zamknijcie tę niewolnicę w celi. Idziemy. Zostałaś ukarana. Nie tylko w Alagoas powstał wielki obóz. Niedaleko gór też był obóz, któremu dowodził człowiek zwany Karugango.
Karukango. Słyszałem o nim. Został bardzo skrzywdzony i uciekł. Potem założył własny obóz. Był czarownikiem. Nie chciał się nigdy nauczyć języka tego kraju. Był szamanem i królem w Afryce, jak nasz João. Karukango nie chciał się ugiąć ani pochylić głowy przed nowym panem w Brazylii, który kupił go na targu. Pewnego dnia dosypał trucizny do jedzenia psa, który pilnował czworaków. Wszyscy niewolnicy uciekli i przybyli do obozu. Stworzyli piękny i bogaty obóz. Taki jak nasz. Rosną tu wszystkie najlepsze rośliny. Jest cudownie. Obóz Karukango rósł w siłę, ale właściciel Karukango był na niego wściekły i kazał zaatakować obóz. Karukango polecił zabić wszystkich strażników i ludzi atakujących obóz, a potem kazał zaatakować haciendy tych panów, którzy byli źli dla niewolników. Mój pradziadek znał Karukango. Sami widzicie, od jak dawna czarni walczą o wolność na tej ziemi. Wolni murzyni posiadają tę ziemię tak samo jak biali. Oczywiście. Pierwszy czarny, który postawił stopę na tej ziemi, był wolny. Był mądrym i starym Afrykańczykiem, który przypłynął tu na statku i znał 10 języków. Arabski, Loruba, Bantu, Indu i wiele innych. To był pierwszy czarny, który stanął na brazylijskiej ziemi. Izaura, zniszczę wszystkie twoje marzenia o Alvaro. Kiedy zostanie z ciebie tylko cień, wtedy wydam cię za Belchiora. Moja córka wróciła cała i zdrowa do domu. Nie przesadzaj, mamo, nic mi nie jest. Muszę ci coś pokazać. To list. Wynika z niego, że napisał go Diogo. Naprawdę? Pisze, że wpadł w zasadzkę i był wiele dni nieprzytomny. Uratował go Indianin. Jest teraz niedaleko Cachoeira. Niesamowite. Poślijmy kogoś. Po niego. I to natychmiast. I jeśli to prawda, już jutro Diego będzie z nami. Napiszę zaraz do Eleny, żeby ją pocieszyć. Rosa? Gdzie jesteś, córko? Co to znaczy? Wszystko zniszczone. To pewnie sprawka tej głupiej Rozy. Na pewno. Rosa! Chodź tutaj. Nie do wiary. Ojcze, uciekłam. Kocham cię? Wybacz, Rosa. O nie. O nie. Pierwszy list od Rosy i od razu pisze, że uciekła.
Ile tu błędów. Ach, te dzieci. To ostatnia noc w moim życiu. Odkąd cesarz Pedro II odrzucił moją prośbę o ułaskawienie, już nikt nie może mnie uratować. Wiara i nadzieja uratują każdego. Każdy człowiek w pewnym wieku zdaje sobie sprawę, że świat pełen jest magii. Proszę wierzyć, że po śmierci istnieje życie i sprawiedliwość. Poznam ten nieznany nam świat, ale do świata żywych już nikt stamtąd nie wraca. Na tym polega magia śmierci i cały jej urok. Chce mnie pan pocieszyć, ale nawet najgorszy drań chce żyć, choćby był nie wiem jak chory i cierpiący. Każdy z nas kiedyś umrze. To nie jest kara, ale los wszystkich ludzi. To mnie wcale nie pociesza. Jutro przyjdą po mnie i zablokują mnie na plac, gdzie publicznie mnie powieszą. To straszne, bo jestem niewinny. Skazali mnie na śmierć siłą. Dobry człowiek nie boi się ani życia, ani śmierci. Proszę przestać mnie pocieszać. Boję się. Śmierć jest dla nas nieznana. Boimy się spojrzeć jej w oczy. Mądry człowiek nie boi się tego. Kto ma czyste sumienie, śmierć nie jest dla niego żadnym złem. To anioł sprowadził pana do tej celi. Pomoże mi pan przetrwać tę ostatnią noc, pocieszając mnie. Wiele razy broniłem kary śmierci, bo uważałem, że mordercy na nią zasługują. A dzisiaj sam jestem w ich sytuacji. Chociaż niczego złego nie zrobiłem. Ale jednak powieszą mnie i to na oczach wielu gapiów. Tym razem znalazłem sposób, żeby pozbyć się wszystkich kłopotów i załatwić swoje sprawy jak należy. Będzie idealnie. Naprawdę chce pan wydać Izaurę za Belchiora? Co pan z tego będzie miał? Już to wyjaśniam. Zaraz mi pogratulujesz genialnego pomysłu. Słuchaj uważnie. Wymyśliłem ten ślub Izaury z Belchiorem, żeby uspokoić moją żonę. Dając wolność Izaurze i wydając ją za mąż, spełniam ostatnią wolę moich rodziców. Na dodatek Izaura będzie bardzo blisko mnie. Belchior pracuje dla mnie i nie wyprowadzi się stąd, rozumiesz? Nie wyprowadzi się. Tak, zaczynam rozumieć, co pan planuje. Dobrze wiesz, że czas i cierpliwość złamią każdy opór. Izaura wyjdzie za Belchiora, żeby odzyskać wolność, ale nigdy mu się nie odda. A pan będzie czekał, żeby w odpowiednim momencie zaatakować. Liczę na twoją dyskrecję.
Proszę się nie bać. Zawsze pan może liczyć na moje poparcie i przyjaźń. Malwina nie zrozumiała mojego planu. Nie wie, że robię to wszystko, żeby ją uspokoić i jednocześnie mieć Izaurę blisko. Gdyby nie to, że jestem finansowo zależny od żony, nie przejmowałbym się jej kaprysami. Za dużo pan by dał pieniędzy. To był zbieg okoliczności i różnych sytuacji. Wiesz o tym dobrze. Jestem w takiej sytuacji, że nie pozbieram się finansowo bez pomocy mojego teścia i żony. Jeśli nie spłacę hipoteki za dom, stracę całą haciendę. Tylko teść może mi pomóc. Dlatego muszę się zachowywać jak należy. Proszę spojrzeć, panie Coqueiro. Życie daje nam różne znaki. Niech pan spojrzy na te ściany. Nie wiem, czy powinienem wierzyć w znaki. Natura do nas przemawia w różny sposób. A zna wiele tajemnych języków. Jedni wierzą tylko w twarde fakty. Inni widzą znaki i sygnały, które wysyła im życie. Proszę spojrzeć, to nie jest zwykły motyl. Daje nam znak, wierzę w to. Pojawił się, żeby nas pocieszyć. Życie i śmierć przeplatają się. Śmierć jest początkiem życia wiecznego. Tak nas uczy religia i należy w to wierzyć. Tylko Bóg wie, czy po śmierci czeka nas życie wieczne. Jutro, kiedy zabiorą mnie stąd siłą, spotkam śmierć sam na sam. Umieranie jest najbardziej samotną czynnością, jaka spotyka człowieka. A może śmierć jest właśnie samotnością? Nikt tego nie wie. Może jest przyjemnym doznaniem, bo potem spotykamy Boga. Człowiek, który wierzy w Boga, nigdy nie jest sam. Moją wiarę obalił wymiar sprawiedliwości. Pańskie słowa nie mogą mnie pocieszyć. To wszystko kłamstwo, iluzja. Po co się oszukiwać? Kiedy umrę, nie będzie więcej kwiatów, ani więcej gwiazd na niebie. Nie zobaczę już ust kobiety, ani nie poczuję smaku wina. Kiedy umrę, słońce zniknie tak samo jak ból i cierpienie. Wszystko przestanie istnieć. Kiedy żyję, myślę i widzę. A co będzie potem? Co? Co będzie potem? Przyjacielu, oddaj się śmierci z wiarą. Oddaj swoją duszę Stwórcy i zaufaj Mu. Nie wierzę, że śmierć jest smutna dla tych, którzy posiadają wiarę. Gdyby to pańska córka została skazana na śmierć za czyn, którego nie popełniła, co by pan jej powiedział? Powiedziałbym to samo, co panu. Może tylko moje słowa przepełnione by były jeszcze większą miłością. Miłość. Księżniczko, przyniosłem kwiaty dla ciebie. Jestem taka zmęczona i słaba.
Mówiłam, że nie powinnaś się spotkać z tym młodzieńcem. Pan Leoncio był zły. Tak zły, że zamknął mnie tu na cały dzień. Mam do ciebie wielką prośbę. Czy zgodzisz się wyjść za mnie? Nie mogę. Obiecałam już swoją rękę panu Alvaro. Pan Leoncio zwróci ci wolność pod warunkiem, że za mnie wyjdziesz. Proszę wybaczyć, ale to on wymyślił, żeby mnie ukarać za to, że kocham pana Alvara. Spójrz na mnie. Ja cię kocham. Uwielbiam. Jestem twoim niewolnikiem. Czuję się jak książę, bo zostaniesz moją żoną. Dam ci buzi. Nie, no, nie mogę. Proszę zrozumieć. Pozwól się pocałować. Jestem teraz twoim narzeczonym. Nie mogę. Niech mi pan wierzy. Bardzo proszę. To wszystko wymyślił chory człowiek. Daj mi buzi. Proszę. Pozwól się pocałować. Ukochana, gdybyś wiedziała, jak cudownie jest całować twoje włosy. Jakbym całował płatki kwiatów. Mam ochotę się rozpłakać. To ze szczęścia. Wiesz dlaczego? Bo będziesz moją żoną. Teraz postępuje pan rozsądnie i ostrożnie. Pan pułkownik Sebastião jest właścicielem wielkiego majątku. Na pewno nie pozwoli panu popaść w ruinę, bo jest pan mężem pani Malwiny. To małżeństwo przyniesie mi wiele korzyści. A ten głupi Alvaro, który chce za wszelką cenę zdobyć Izaurę, przegra ze mną. Nie pozwolę temu idiocie z São Paulo poniżyć mnie, ani zniszczyć moich planów. Ślub Izaury z Belchiorem przyniesie same korzyści. Zniszczę marzenia tego głupiego abolicjonisty. Quantas vantagens e interesses conciliam nesse simples casamento? Jakie ma pan plany wobec tego, Alvaro? Plano para... esse fazendeiro paulista? Tenho sim, seu Chico. Mas nós precisamos... Mam pewne plany, ale muszę jeszcze je przemyśleć. Musimy działać ostrożnie. Widział pan ludzi, którzy zawsze towarzyszą temu człowiekowi i hrabinie? Bezczelni. Skończę z nim i z tym głupim sierżantem, a najważniejsze, że skończę z Tomazią. Przestanie się wreszcie wtrącać. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa, tekst Olga Krysiak, czytał Zbigniew Moskal. Como que, meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer, o dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver, vida de negro é difícil como que, vida de negro é difícil como que.